Wolny rynek to dobrodziejstwo, jakiego doznajemy od ponad 20 lat. Przez ten czas nauczyliśmy się, jak bronić się przed lawiną reklam towarów i usług, które zalewają nas ze wszystkich stron. Jednak w gąszczu przepisów, a także na rynku zmieniającym się bardzo szybko, wystarczy chwila nieuwagi, abyśmy wpadli w mniej lub bardziej poważne tarapaty. Zainteresowała nas zatem historia, którą przedstawiły nam dwie mieszkanki Winograd. Sobota, 11 lutego, osiedle Przyjaźni. Do jednego z mieszkań puka przedstawiciel firmy oferującej zestaw do odbioru telewizji satelitarnej. Najpierw na korytarzu, tak wynikało z tego, że on jest tu niby powołany, żeby nas uszczęśliwić, bo jest taka sytuacja, że ta naziemna jest likwidowana i telewizję trzeba poprzestawiać na ten system satelitarny. On tu jest właśnie powołany w tym celu i ma tą akcję całą przeprowadzić. No i wtedy, jeżeli będziemy tu stali na korytarzu, to może on wejdzie do mieszkania. To sam tak, bo ja go nie zapraszałam nawet, że tu chciałby się rozłożyć. Jak od razu rozszedł, to od razu ten program, ten formularz umowy wyjął i zaczął tam wypisywać. I mówi, że kablówka to nie załatwi nam tej sprawy. Zetknięcie metod marketingowych nastawionych na sprzedaż za wszelką cenę z ufnością kupującego powoduje, że sprzedawca wychodzi z mieszkania z podpisaną umową. Informacje, jakich podczas rozmowy udzielił, są jednak co najmniej kontrowersyjne. Po pierwsze, zmiany, jakie nastąpią najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku, chodzi o wyłączenie sygnału analogowego, nie spowodują, że mieszkańcy Winograd przestaną odbierać telewizję przesyłaną przez operatora kablowego. Informacje o tej treści są rozpowszechniane przez niektórych sprzedawców i można się jedynie domyślać, że wynikają z niewiedzy przedstawicieli handlowych. Informacja o wstrzymaniu transmisji analogowej dotyczy sygnału naziemnego, a więc takiego, który jest odbierany z powietrza poprzez zewnętrzne anteny. Jeśli posiadają Państwo telewizję od zewnętrznych operatorów, takich jak na przykład Winogradzka Telewizja Kablowa, to nie ma obawy, sygnał analogowy będzie jeszcze przez długi czas utrzymywany i będą Państwo mogli odbierać tę formę transmisji. Niestety informacje o telewizyjnej apokalipsie to nie koniec marketingowej twórczości. Wróćmy zatem do naszej historii. Po wyjściu przedstawiciela obie panie podliczyły na spokojnie wypełnioną cyframi ofertę. Okazało się, że cena, jaką muszą zapłacić za usługę, jest dla nich zbyt wysoka. No i mnie się oczy otworzyły, co ja właściwie podpisałam i co właściwie mnie czeka teraz. Tym bardziej, że córka jak zajrzała do tej umowy, to 58 zł, tam jeszcze wiele innych opłat. I tu zaczyna się w teorii prosta, jednak przez sprzedawców przekombinowana droga do odwołania decyzji. Mieszkanki postanowiły zrezygnować z umowy i wykonały w tej sprawie prosty, jak się wydaje, telefon na infolinię. Rozmawiały z przedstawicielami co najmniej dwóch firm, bo łańcuszek łączący główną spółkę operatora z przedstawicielem handlowym to co najmniej dwa prywatne podmioty. No, ja rozmawiałam nawet z panią z Warszawy, z Cyfr Plus. No, mówiła, że to jest dotacja z Unii Europejskiej, 700 zł, że będę musiała płacić, jeżeli zrezygnuję. I abonament będzie trzeba płacić, prawda? No i ten zestaw, który jest zamówiony dla mnie, będę musiała odebrać. Co powiedzieli przez telefon? Czy może pani zrezygnować? Nie, że to jest niemożliwe. A później powoływała się na rozmowę z panią wcześniej już, że sąsiadki, a właściwie to tylko z panią, chyba żadna inna sąsiadka, że również podobne zgłaszały obawy, ale ona ich przekonała, że to jest korzystne dla nich, że gdyby zrezygnowały i ja zrezygnuję, to mnie czeka 700 zł. Od razu w ciągu jutra mi przyślą taki rachunek i w ciągu iluś tam dni muszę to zapłacić. Potem ten abonament przez 19 miesięcy po 58 zł. To druga kontrowersyjna informacja. Przypuszczamy, że również wynikająca z niewiedzy sprzedawcy, choć ten zazwyczaj zna przepisy lepiej od nas. Jak informuje miejski rzecznik konsumenta, podobne praktyki są po prostu niezgodne z przepisami. W przypadku umów zawieranych w domu za pośrednictwem akwizytora, konsument z mocy obowiązujących przepisów ma prawo do tego, żeby od takiej umowy odstąpić w terminie 10 dni, przy czym to uprawnienie wynika wprost z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, a to znaczy, że nie jest to żaden przywilej dany przez przedsiębiorcę.
ten termin 10 dni jest zachowany, jeżeli najpóźniej 10 dnia takie oświadczenie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty. Nie ma zatem znaczenia, czy wpłynie ono do przedsiębiorcy jeszcze przed upływem tego 10 dnia, czy też po. Dodatkowo przepisy wymagają, aby przedsiębiorca przy takiej sprzedaży akwizycyjnej poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia. Dodatkowo, aby wręczył konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu. A jeżeli tego nie zrobi, tutaj przepisy przewidują dla konsumenta wydłużenie tego prawa do odstąpienia do 3 miesięcy. W razie sporu, czy przedsiębiorca wręczył taki wzór oświadczenia, czy też nie wręczył, czy poinformował, czy nie poinformował, ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy. Dość szybko udało nam się skontaktować z szefem firmy zatrudniającej przedstawicieli handlowych, którzy zaoferowali usługę mieszkankom osiedla Przyjaźni. Otrzymaliśmy zapewnienie, że przedstawiciele są szkoleni, by udzielać pełnej, nie wprowadzającej w błąd informacji, również co do możliwości rezygnacji z usługi. Jeżeli chodzi o kwestię świadomości klienta o możliwości zrezygnowania z zawartej z nami umowy w terminie 10 dni, każdy klient jest automatycznie informowany poprzez podpisanie oświadczenia o takowej możliwości. Czyli każdy klient bez problemu w ciągu 10 dni może bezkosztowo, bezproblemowo zrezygnować z zawarcia umowy. Na koniec jeszcze jeden zastanawiający nas, jak i Rzecznika Praw Konsumenta fakt. Przedstawiciel handlowy podpisuje z klientem dokument o nazwie zamówienie na zawarcie umowy, a nie umowę. Umowę podpisuje dopiero po zamontowaniu zestawu satelitarnego na balkonie, który to montaż następuje najczęściej następnego dnia po podpisaniu zlecenia. Po podpisaniu właściwych dokumentów również przysługuje klientowi 10 dni na odstąpienie od umowy. Instalacji dokonuje jednak pracownik zupełnie innej firmy, a w zleceniu wyraźnie zaznaczone jest, że w wypadku odstąpienia od umowy uiszczona za montaż kwota w wysokości 300 zł nie podlega zwrotowi. Takie oświadczenie woli jest zdaniem Rzecznika Praw Konsumenta całkowicie nieważne. Prawo stoi zatem przynajmniej przez pewien czas po naszej stronie. Ja myślę, że tutaj dobrą regułą, dobrym pomysłem jest chyba zachowanie tak naprawdę rozsądku. Zdając sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach oferta rynkowa jest bardzo bogata, promocji jest bardzo dużo, w związku z tym to nie jest tak, że to jest okazja, która zdarza się tylko tu i teraz, bo bardzo prawdopodobne jest, że ta okazja powtórzy się także jutro, pojutrze, za tydzień i w kolejnym okresie. Natomiast myślę, że tutaj przy takich umowach zawieranych właśnie przez przedstawicieli jak wizytorów warto dać sobie chyba chwilę czasu na ochłonięcie i zastanowienie się, po pierwsze, czy w ogóle chcę taką umowę zawrzeć i czy ta rzecz, czy taka usługa jest mi w ogóle do czegoś potrzebna, ewentualnie żeby porównać ofertę rynkową, bo może się okazać, że ta usługa czy rzecz jest sprzedawana na korzystniejszych warunkach. Czyli tak naprawdę nie podejmować takich decyzji pochopnie, bez przemyślenia. Do tematu wrócimy.